ci z niepamięci, bohaterscy, choć wyklęci. Teraz chlubą są ojczyzny, za swe czyny odznaczeni. Szanowni Państwo, prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda objął honorowym patronatem dzisiejszy koncert galowy ku czci żołnierzy wyklętych. Z tej okazji pragnę odczytać list skierowany przez pana prezydenta. Proces przywracania pamięci historycznej o uczestnikach drugiej konspiracji wymagał pokonania utrwalonego przez dekady fałszu, licznych trudności naukowo-badawczych oraz niestety oporu niektórych środowisk. Dzieło to podjęły organizacje kombatanckie, społecznicy i historycy, w tym szczególnie pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej. Istotne zasługi położył na tym polu prezydent profesor Lech Kaczyński, między innymi wnosząc do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej o ustanowienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Dziękuję wszystkim, którzy po tragicznej śmierci prezydenta doprowadzili tę ważną inicjatywę do pomyślnego końca. Gorące podziękowania składam także badaczom, specjalistom i wolontariuszom, którzy odnajdują nieoznaczone groby żołnierzy podziemia antykomunistycznego. Ponowne, tym razem godne i uroczyste pogrzeby bohaterów tamtej dramatycznej, nierównej walki są zawsze poruszającymi manifestacjami patriotycznymi. Tegoroczne obchody 1-marcowego święta pozwalają stwierdzić ponad wszelką wątpliwość, na żołnierzach wyklętych nie ciąży już niesprawiedliwy odium. Teraz odbierają oni zasłużoną chwałę jako żołnierze niezłomni. Dla nas wszystkich, dla całej naszej wspólnoty narodowej, najważniejszy pozostanie żywy, inspirujący mit,
najwierniejszych z wiernych synów Rzeczpospolitej. Mit żołnierzy, którzy w imię wolnej ojczyzny i wolnych Polaków gotowi byli do najwyższych poświęceń. Cześć bohaterom powstania antykomunistycznego. Wieczna pamięć niezłomnym obrońcom Polski niepodległej. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda. Znojną walkę, krwawy bój z wrogami. Każdego z nas sumienia wezwał głos. Przebojem iścia losyś musi z nami. A jeśli nie, to przełamiemy los. Przebojem iścia losyś musi z nami. A jeśli nie, to przełamiemy los. Życie lub śmierć rozdziela nam przypadek. Najwyższym prawem nam żołnierska cześć. Granatów, kul bojowych wypraw ślady. Twardego życia twardą tworzą pieśń. Granatów, kul bojowych wypraw ślady. Twardego życia twardą tworzą pieśń. Dość mamy mą, skończyła się cierpliwość. Dość mamy więzień i spalonych miast. Mścicielska pięść wymierzy sprawiedliwość. A naszą pieśń podniesie aż do gwiazd. Mścicielska pieśń wymierzy sprawiedliwość. A nasza pieśń popłynie aż do gwiazd. Z początkiem 1944 roku na terytorium Polski wkroczyli Sowieci. Likwidowali legalne władze,
czyli Polskie Państwo Podziemne, i prześladowali żołnierzy Armii Krajowej. Wprowadzali zależną od Kremla komunistyczną administrację. Koniec wojny w Europie nie przyniósł Polsce wolności, lecz nowe komunistyczne zniewolenie. Lekarstwem na męki jest dobrowolne samobójstwo ducha. Zbrojne podziemie antykomunistyczne, patrioci, których dziś nazywamy żołnierzami wyklętymi, kontynuowało rozpoczętą w 1939 roku walkę o niepodległość. W zajętej przez Armię Czerwoną i podporządkowanej Sowietom Polsce pozostali wierni ideałom wolnej Rzeczypospolitej. Stanęli do walki z nowym okupantem. W czasach zniknął ślad i strój za strojem zmienia świat. Wiruje w tańcu swym, a my z nim. Lecz on pamięta tamte dni i w sercu iskra mu się tli. Tamtego ognia żar dostałam dar. Sen nie przychodzi, w podłogę uderzał, za coś tłumi krzyk. Zmęczone dłonie zaciska w pięści. On nie żałował młodości, najlepszych lat, bym je
jeśli chce, szła do gwiazd, szła do gwiazd. W imię Ojca wolności będę bronić i choćby broń przyskroni za Jego krew i łzy. Jego marzenia ktoś mu skradł, zawrzała we mnie krew, pozostał gniew. Sen nie przychodzi, w podłogę uderzał, za coś tłumi krzyk. Zmęczone dłonie zaciska w pięści. On nie żałował młodości najlepszych lat. Od lat 90. XX wieku partyzantów antykomunistycznego podziemia określa się mianem żołnierzy wyklętych. W Polsce Ludowej nazywano ich bandytami i pospolitymi przestępcami, ale i w III Rzeczypospolitej początkowo traktowani byli z dystansem. Dopiero 11 lat temu wolna Polska doceniła ich wkład w walkę o niepodległość, ustanawiając 1 marca Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Trzeba wiary, by zdobyć.
1945 roku w całym kraju działało wywodzące się z Armii Krajowej podziemie poakowskie, a także konspiracja narodowa. Obok tych dwóch dominujących nurtów oporu powstało także wiele regionalnych i lokalnych organizacji, oddziałów i grup partyzanckich. One także próbowały przeciwstawić się sowietyzacji Polski. Oddziały niepodległościowe walczyły również na zagarniętych przez Sowietów kresach. Już dopala się ogień biwaku, a nad rzeką unosi się mgła. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko diekt jar w oddali gdzieś gra. Po szwadronie, ni śladu, ni znaku, tylko diekt jar w oddali gdzieś gra. Tylko słychać gdzieś bardzo daleko jęk szrapneli unosi się wzwyż. Za urwiskiem tam wije się za rzeką mogiła i krzyż. Za urwiskiem tam wije się rzeka, a za rzeką mogiła i krzyż. Pod tym krzyżem, pod drzewem zwalonym śnią żołnierze o Polsce swój sen. Bodaj po to być warto żołnierzem, by sen cudny przyśnić jak ten. Bodaj po to być warto żołnierzem, by sen cudny przyśnić jak ten. Żeby widać padając z fataku Polskę wolną i czystą jak łza. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko diekt jar oddali gdzieś gra. Po szwadronie ni śladu, ni znaku, tylko diekt jar oddali gdzieś gra. Po szwadronie ni śladu.
tronie ni śladu, ni znaku. Niepodległościowe podziemie starało się paraliżować lub utrudniać działania komunistów. Celem było dotrwanie do wyborów zapowiedzianych w czasie konferencji jałtańskiej. Partyzanci rozbijali więzienia i obozy NKWD oraz rodzimej bezpieki. Atakowali posterunki Milicji Obywatelskiej i Urzędu Bezpieczeństwa. Przeprowadzali także akcje dyscyplinujące szczególnie gorliwych działaczy nowego reżimu. Panie generale, piszę w dobrej wierze, męża mi zabrali, sama w to nie wierzę. Przecież on za wolność dzieci osieroci. Chyba nie o taką wolną Polskę wszystkim chodzi. Panie generale, zawsze był dla kraju. Mówił, że bandyta niech pierwszy kamień rzuci, co wojnę żył dla kraju. Mama mi mówiła, żebym w oknie wciąż nie stała. Tatuś kiedyś wróci, wciąż obiecywała. I tak całe życie z nadzieją na niego czekałam. Panie generale, plują na mnie w szkole. Honor odebrali, lecz bandyty z ojca zrobić nigdy nie pozwolę. Nie pozwolę. Nie pozwolę. Nie pozwolę. Przysięgam służyć wiernie, niepodległości strzec, nie szczędzić krwi w potrzebie, koniec. Przysięgam służyć wiernie, niepodległości strzec, nie szczędzić krwi w potrzebie. Oddajcie mi syna, muszę go pochować, jego śmierć to moja wina. Sama go uczyła, co to znaczy orzeł, że za honor Polski zawsze bić się może. Panie generale, i on nie był święty, wojna
żądna ofiar, lecz dla wiary wolność, to mi stał się dziś wyklęty. W 1945 i 1946 roku wiele obszarów, zwłaszcza w Polsce południowej i wschodniej, znajdowało się pod kontrolą oddziałów niepodległościowych. Polscy patrioci walczyli po obu stronach linii Kerzona. Przełom roku 1946 i 1947 przyniósł jednak załamanie oporu po komunistycznych pacyfikacjach i obławach. W kolejnych latach topniały szeregi partyzanckich oddziałów. Ostatni żołnierz wyklęty, Józef Franczak, pseudonim Lalek, zginął w walce w 1963 roku. Żołnierzy antykomunistycznego podziemia zwalczali najpierw Sowieci, a potem rodzima bezpieka i komunistyczne wojsko. Partyzanci ginęli w walce, byli skrytobójczo zabijani albo mordowani po wyrokach komunistycznych trybunałów.
Aresztowanych komuniści poddawali bestialskim torturom, aby wymusić zeznania. Żołnierze wyklęci, bohaterowie, którzy odrzucili kolaborację z Sowietami, są symbolem niezłomnej walki o niepodległą Polskę. Sprzed laty miał być też chłopak. Nic nie mów babci, przystojny cheniek ten, dzielny żołnierz z orzełkiem na czapce. Miała być miłość, spacery nad rzeką, czułe wyznanie, zapewnienia, że on tu poczeka. Miały być światła w oknach, łóżko i świeża szynka, a jestem sama już Danka, chociaż tam w lesie jeszcze Inka. A wokół mnie ma, nie ma nic, w oczach gruzy, wojna, łzy. Nadal i nie ma nic, w głowie wciąż strach i głos wciąż drży. Nie ma nic, na rękach krew, na ustach krzyk. Nie ma nic, w sercu nie ma nic. Kiedy widziałam matkę tuż po gestapo w lazarecie, myślałam, że nie zasnę. Była ta złota polska jesień. Kiedy widziałam matkę, kiedy mówiła dziecko, nic to, to nie wiedziałam, że właśnie patrzę w przyszłość. I nadal oczy dumne, nie dam poznać, że się boję. Lepiej ja jedna umrę, a tam niech ogień wciąż niech gorę. Kilkaset kul od domu, chociaż na polskiej ziemi stoję. Jeżeli umiesz pomóc, Boże, daj mi tylko podporę. To 17 wiosna, przykro umierać, a czas zasnąć. Krzyczę, niech żyje Polska, niech żyje major Łupaszko. I tylko oczy zamknij, i tak mój wzrok już sięga nieba. Powiedzcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba. A miał być pan, kwiaty, zwiewne sukienki, lekkie trzewiki i walce sprzed laty. Miała być miłość, spacer nad rzeką, czułe wyznania i zapewnienia, że on tu poczeka. Już po raz 10 obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Krakowie od wielu lat zawsze z tej okazji spotykamy się na koncercie pieśni patriotycznej. 1 marca 1951 roku, przed 70 laty, w roku komunistycznego sądu zamordowano członków 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość na czele z pułkownikiem Łukaszem Cieplińskim. Zginęli, bo
sprzeciwiali się zniewoleniu Polski przez reżim komunistyczny. Do dzisiaj wielu z nich nie ma swych grobów, ale pamiętamy. Pułkownik Łukasz Ciepliński zostawił nam niezwykłe świadectwo. Testament, grypsy zapisane w celi śmierci. Żegna się w nich ze swymi bliskimi, z żoną, 4-letnim synem, z przyjaciółmi. Pisał w nich do swego syna Andrzejka, iż wierzy, że idea Chrystusowa zwycięży, polska niepodległość odzyska, a pohańbiona godność ludzka zostanie przywrócona. Te słowa były dla niego wiarą i wielkim szczęściem. Prosił syna, że gdy znajdzie jego mogiłę, aby zapisał je na grobie. Do dzisiaj nie odnaleźliśmy grobu pana pułkownika Łukasza Cieplińskiego, ale niesiemy jego testament. Po to jest też Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, aby te słowa były realizowane dzisiaj, aby ci, którzy przyjdą po nas, nieśli dalej przesłanie niezłomnych żołnierzy wyklętych. Zmierzcha nad miastem i pierwsza gwiazdka, choinki błyszczą ubrane i pachnie świątecznym ciastem, a na dywanie toczą kampanię w rzędach. Niezłomnie z serduszkiem ołowianym, pod stołem białym, śnieżnie przybranym, na polu poległ chwały. Biały opłatek, jak śnieżny płatek, pokryje jego mogiłę. Skazanych, choć niewinnych,
dziś muszą szeptem śpiewać kolędy, bo żyć inaczej nie mogli, bo tylko chcieli być wierni. Thank you.